Witam wszystkich serdecznie z tej strony Corley. Zapraszam ponownie do naszego mrocznego hotelu Sky Hill. Ostatni odcinek zakończyliśmy odblokowaniem achievementu Fantastyczny Mechanik, chyba coś takiego. Choć tu bardziej patrząc na nasze bezpieczniki to powinno być elektryk, ale mam nadzieję, że nadal mamy fach w ręku i uda nam się to naprawić. Dobra, warto było się namęczyć, chyba straciliśmy 10 punktów głodu, ale myślę, że warto było. To jest naprawdę kiepska sprawa. Czasami myślę, że ten wieżowiec nigdy się nie kończy. Spokojnie, tu masz piętra, możesz liczyć, ile jeszcze schodów w dół nas tu czeka. Okej, dobra, z tobą walczyć nie mam ochoty. No właśnie, przez to wszystko straciłem wątek, ale najważniejsze, że wróciliśmy do gry. Cola. Bardzo chętnie, pusto, bardzo niechętnie. Okej, idziemy na dół. Zemszczę się. No, to teraz wiem, za co mam się zemścić. Dostaniesz po tym kasku. Nie dostaniesz po kasku. O, dziadu ty. Jakieś krytyczne by się przydało, przynajmniej z naszej strony, żeby mu zafundować. Okej, trochę spudłował, co bardzo cieszy. Jeszcze raz. O, i bardzo pięknie. Ten cios też był idealny. Teraz tak myślę, to jest właśnie urok grania po raz pierwszy, ponieważ niedługo osiągniemy kolejny poziom. No i tak cały czas się zastanawiałem, jakie umiejętności warto było rozwinąć, no bo znów rozwijać wszystko po trochę, no to tak... O dobra, dobra, nie dziagaj, dogadamy się. Wszystkiego po trochę to tak może być niefajnie. Warto było mieć jedną ulubioną broń, no i przy jej użyciu walczyć, czy też ją później właśnie rozwinąć. Dobra, dopóki mamy prąd, myślę, że możemy iść na dół. Mam nadzieję, że gra się nie zemści zaraz na mnie i tutaj tego prądu nie będzie. O, kolejne fajne miejsce. Mamy złomem pusto. Kolejna ryba. Z głodu nie powinniśmy umrzeć, jeżeli tylko będziemy mogli stworzyć kuchnię. Znaczy w najbliższym czasie, bo myślę, że w dłuższej perspektywie to możemy zginąć. Z tego co się orientuję, zebraliśmy trochę złomu, także moglibyśmy stworzyć ostrze, ale ten złom może się nam gdzieś przydać. Z drugiej strony, chociaż nie, tu nie mamy taśmy, mop bym mógł stworzyć z tego co widzę, ale tylko w naszym pokoju, no i też byłby niewiele lepszy niż chociażby nóż. No dobra, lecimy dalej, zbieramy kolejne śmieci. Kolejna ryba, no pięknie, pięknie, to mi się podoba, czosnek, będzie zupka. No i tak trzeba przyznać, że z tym jedzeniem wystartowaliśmy dość ciężko, a teraz zaczyna się robić nieco lepiej tutaj. Dziaga, dziabaj, tak? Krytyczne miało być, ale nie w tę stronę. Jeszcze raz krytyczne, aleś ty dziadu. Masz farta? Dobra, ale na szczęście nie żyje. Pusto. Kolejne punkty doświadczenia, jeszcze 5 nam brakuje. Tutaj też niestety pusto. Chciałbym znaleźć tę cegłę i wtedy można by było wrócić na górę, stworzyć kuchnię. Nadgniła cebula. Nie, to raczej nie nadaje się do jedzenia. I wtedy też to wszystko mogłoby wyglądać inaczej. Kolejne bezpieczniki. Zaraz zobaczymy, co nam potrzebne. Karta VIP za to. Może się przydać. Kiedyś tam była potrzebna. Okej, i jest cegła. Możemy wracać do naszego pokoju, wybudować kuchnię, najeść się, a nawet do tego wszystkiego wyspać. O, no szkoda, że nie spojrzałem. To będzie nas kosztowało 2 punkty. Nie, i tak będziemy gdzieś tam wracać, więc nie będę ich teraz tracił. O właśnie, to też jak zauważa J. Arlinka, karta VIP pozwala nam wjechać na najwyższe piętro, czyli do naszego pokoju. Zastanawiam się właśnie, dlaczego możemy korzystać na niższych piętrach z windy, a to tylko chodzi o, albo aż o nasz pokój, ponieważ tak jak tu widać, na 99 piętrze były zepsute te drzwi, więc jakbyśmy nie mieli tej karty VIP, mogłoby się okazać, że naprawdę musimy tych punktów głodu trochę stracić, nim dojedziemy do naszego pokoju. Teraz wygląda na to, że powinno być z górki. Bądźmy dobrej myśli. Co możemy zbudować? Warsztatu nie, drzwi też nie mogę zabudować. Zobaczę tylko, czy nie mogę sobie gwoździ sam wyprodukować. O właśnie, ze złomu. No tu trochę kusi, bo moglibyśmy na przykład lepsze drzwi postawić. Albo lepszy warsztat. No i teraz jest ten problem. Drzwi nam pozwolą, tak, podczas spania uzyskać więcej szczęśliwych wydarzeń. Zmniejsza szansę tragedii, gdy śpisz. Okej, ale na początek kuchnia. Myślę, że ona na pewno nam się przyda, więc postawmy ją tutaj.
No i następna też będzie już potrzebowała gwoździ. Ale tym samym teraz możemy zrobić nowe, fajne potrawy, jak chociażby, o tu widzę ryba z frytkami, czy zupa jarzynowa, ale gdzieś, a tutaj jest ryba, 22, a to 30, a papryka daje 6. No, już takie potrawy na 30, to już całkiem fajnie zaczyna wyglądać. I co najlepsze, chyba nie musimy ich wcale robić w naszym pokoju, mam nadzieję. Chociaż ciężko powiedzieć, bo nie, raczej będzie trzeba wrócić do pokoju, tylko po prostu ta ikonka pojawia się, jeżeli jesteśmy na przykład piętro niżej. Dobra, jedną rybę z frytkami. Tak, chyba poproszę. Raz zaserwujemy, będziemy mogli wtedy położyć się spać i w ten sposób zregenerować zdrowie. Czyli tak, na pewno to... Jesteśmy na zero, więc łyknij sobie to tutaj. Jeszcze patrzę, jak to z naszymi życiami. Apteczka raz też by mogła się przydać. No bardzo fajne nam te zestawy się tutaj robią. O, można z czosnkiem jeszcze rybę zrobić. Kolejne 30 punktów głodu i chyba nawet się skuszę na to. Czyli budujemy. Trochę się martwię, że później może się okazać, że będzie coś lepszego tutaj do ogarnięcia, ale tym będziemy martwić się później. Jak widać, czasem tych rzeczy trochę nam potrafi tu wpaść, więc wybuduj to. Jem zupę, tak? To jest 60 punktów głodu. Teraz zastanawiam się, gdyby uzupełnić, wrzucić te dwie apteczki i uzupełnić nasze zdrowie na maksa. Czy na przykład nie byłoby takiej sytuacji, że moglibyśmy szybko zbiec na sam dół, na najniższe piętro? No to by mogło być ciekawe. Dobra, gwoździe. Trochę kusi te ostrze, żeby zrobić i tam lepszą broń, ale z drugiej strony kuszą też gwoździe. Z tej racji, że chętnie bym je wybudował. Tak, bym wybudował łóżko. Łóżka nie postawię lepszego, ale te drzwi bym zabarykadował i spróbował położyć się choć raz spać. To by mogło nam dać jakieś fajne bonusy. Mam nadzieję, że ta gra nas w ten sposób wynagrodzi. Okej, okay, drzwi mamy zabarykadowane. Fajnie, jeszcze fajnie by było zrobić lepsze łóżko i to w ogóle byłby bajer, ale spróbujemy się położyć na godzinę. To nam da 10 punktów życia, ale też i zabierze 10 głodu. Śpi. Zielone, zielone. W nocy nic się nie wydarzyło. To dobry znak. Taki znak to sobie mogą, tak, gdzieś wsadzić. No dobra, zjedz tę apteczkę. I chyba lecimy na dół. Być może warto było wziąć dwie apteczki. Chociaż chciałbym mieć jedną w zapasie, tak by przyszło nam gdzieś tam walczyć. Pożywienie. Jeszcze rybkę by można było zrobić, ale chyba lepiej poczekać, aż jakieś warzywa, no właśnie, jakiekolwiek warzywa nam wpadną, coś z tego będzie. Drinki możemy sobie zrobić po drodze, więc lecimy dalej ku przeznaczeniu. Karta VIP w ruch i to było 81 piętro. Dobra, lecimy niżej. Co tutaj jest potrzebne? Taśma izolacyjna. Zobaczę, czy piętro niżej nie będzie, chociaż z drugiej strony ta taśma by się przydała. Dobra, jak ryzykujemy, to ryzykujemy cały czas. Poszła szmata, ale mamy dalej prąd, co mnie bardzo cieszy. Poszło też trochę punktów głodu i mam wrażenie, że będziemy coraz więcej ich tracić podczas napraw. Kolejna wiadomość od córki. Schowałem się na 75 piętrze. Pospiesz się, tatusiu, proszę. No właśnie, bo on miał być na 79. I tak będziemy szli i niżej, i niżej, i niżej. Pusto. To nie jest pocieszające. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś niżej wszystko działa. Czy ja z tobą powinienem walczyć? No, mam zasadę, że na schodach walczę ze wszystkimi, więc i z tobą. Chociaż to będzie nas kosztowało sporo punktów zdrowia, na pewno. Ten gość jest całkiem podobny do nas, trzeba przyznać. Trochę bardziej wygląda na takiego, co już kilka drinków po drodze spił. Nie uciekaj, zaraz się znajdę. Ale nadal w miarę się trzymał. Wow, 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 trzęsę się, muszę się uspokoić. Dobra, 60 punktów, nie bij. No, policja tutaj przyszła. Za dużo pączków. Kurczę, miałem nadzieję, że my się już widzieliśmy wcześniej. Ale tu właśnie tych, co potrafią uciekać, warto nieraz ubić, czy lekko zranić na wcześniejszym etapie, bo
Ponieważ później często okazuje się, że jeszcze się gdzieś tam spotkamy i wtedy wystarczy go lekko dobić. Okej, spadaj. Skoro nie mogę na ciebie kliknąć, to znaczy, że musisz spadać. No przyznam szczerze, że ten policjant był przerażający. Nie podoba mi się trochę ta wizja. Zobaczymy, co będzie. Czy ciebie miałbym ubić? W końcu przydałaby się ta lepsza broń, ale znowu tracić pełno punktów życia. Z drugiej strony, jakbym go zabił, on nie będzie uciekał, bym mógł podnieść, chyba tak, tak zrobimy. Dodatkowa tura, bardzo pięknie, o, bardzo dziękuję. Jeszcze pudło, 4-4, to teraz zrobimy celowany. No, ryzykownie, ale kurczę, zabrakło niewiele. Szkoda, ale coś zrobić. I tak mieliśmy dużo szczęścia w tej walce. Właśnie dostaliśmy 20 punktów doświadczenia, nowy poziom i na tym mi zależało. Coś mnie zależy. Nie pamiętam dokładnie, co się stało przed katastrofą. Ale pamiętam ich twarze. Szczególnie moje małe Nikki's. She had her maths exam next month. Back then, she was so worried, so concerned. Enough. I'm driving myself crazy. For now, I just bear my miserable cross, looting ruins and hiding from the mutants, and looking for a reason to keep going. Tak, jakiś cel. Naszym celem jest przeżyć. No i niestety pokój pusty, ale zdobyliśmy kolejny poziom. Przed kolejną walką będę dumał, jak rozdać te punkty. Kiedy się stąd wydostanę, jeśli się stąd wydostanę? Musi być dobrze. Pozytywne myślenie, to nas może uratować. Wszystkie drzwi do windy są zepsute, więc teraz zastanawiam się, czy rzeczywiście warto było ją naprawiać. Ale dostaliśmy łomę. Być może można go zastosować jako broń. Nie wiem tylko, dlaczego obniża nasze obrażenia. A, już widzę. Wymagana jest umiejętność, tak, tak, tutaj 6-7, czyli minimalne... Minimalna wartość punktów umiejętności, żeby korzystać z tej broni chociażby w 100%, czyli to jest kolejna nowość, którą tutaj mamy. 7-8 i to by była i tak jedna z lepszych broni, którą byśmy mogli tu mieć, czyli dobrze, że tej siekiery nie tworzyłem. Przy okazji teraz wiemy, jakie punkty umiejętności warto rozwinąć. 7-8, Dex, tak, Dexa mamy, tylko prędkość, na pewno 2 punkty do prędkości, o właśnie, i łom teraz już będzie nam tutaj pięknie śmigał. Wygląda na to, że przyda nam się też gdzieś siła na tym wyższym punkcie, chociaż póki mamy łom, myślę, że nim będziemy długo walczyć, więc dorzućmy celność, to się też przyda. Jeszcze jeden punkt, to robi się bardzo, bardzo fajne. Można by dorzucić prędkość, chyba ta celność tak najbardziej do mnie przemawia, bo przypuszczam, że siła w tej chwili, szansa na dodatkową turę, a tutaj dochodzą prócz tych wszystkich rzeczy, a to teraz już widzę, jak to działa, jeszcze dodatkowe bonusy, tak, celność daje nam tylko celność, albo aż, bo jak widać, że czasem i z tym jest duży problem, tak, to... dodaje nie dość, że punktów do danej broni, to jeszcze na przykład tutaj mamy 5% szansy na unik, szansę na dodatkową turę, czy tutaj szansę na trafienie krytyczne. Unik był całkiem spoko, chociaż w gruncie rzeczy to jest to samo, co dodatkowa tura, tak by można było na to spojrzeć. Zręczność, zręczność, szybkość, zręczność, nie widzę innych broni. Mówię tak. No, w przyszłych rozgrywkach, jeżeli przyszłoby nam rozegrać jeszcze jeden sezon, myślę... Dobra, dorzucimy tutaj, zobaczymy, na ile to podrzuci, chociaż... Widzę, że ta szansa na unik ma większy procent, więc chyba zręczność dorzucimy. Teraz tak zauważam, że podnosi nam każdy punkt. O właśnie, o większy procent, a czy unik, czy dodatkowa tura, to wychodzi na jedno. No i jakby w przyszłości przyszło nam rozegrać kolejny sezon, no to wtedy mamy też, czy będziemy znali pewne rzeczy, które warto wykonać w tej grze. No, a które lepiej pominąć. Dobra, zmienię na łom.
I zobaczymy, co tu teraz będzie. Drogi kolega, jak dostaniesz rurką w twarz. 12-1. Kocham tę broń, przynajmniej na ten etap gry. Tak możemy zdecydowanie walczyć, żeby tylko jeszcze się nie psuła. No i teraz na pewno moglibyśmy wrócić do stworów, które były wyżej. Na prawą, zobaczmy tylko, co potrzeba. Generator robi się kosztownie. My się jeszcze nie widzieliśmy, ale jako, że mam rurkę, to chętnie cię nią, tak właśnie, czy ciebie z nią zapoznam. Czy celowane? Nie, celowane nam nic nie daje, bez 13 punktów. Może niech gra nam coś wylosuje, byle nie pudło. No, czyli tak zrobiła to, co sam chciałem zrobić, no ale okej, 89 trafił, ubił. No i właśnie, to jest wiadomość od taty. Znajdę cię w następnym życiu, gnido, rozerwę cię na strzępy, pomszczę Katie. Czyli jak widać, o właśnie, to wiadomość odblokowała nam kolejny poziom, ale jak widać, córce nie udało się niestety przeżyć. Fragment, wycinek z gazety. Jak do tej pory tylko jedna osoba przeżyła atak mordercy. Śledczy obecnie przesłuchują ofiarę, która cudem uniknęła śmierci. Policja nie wydała jeszcze publicznego oświadczenia, ale wstępne informacje potwierdzają, że morderca przejawia oznaki deprywacji sensorycznej oraz rzadkiego typu psychozy i nie zdaje sobie sprawy. Dziwna sprawa. Kawałek drewna. Kawałek drewna przyda nam się do wybudowania czegoś. Tutaj generator. Boję się, że będzie trudniej już to naprawić. Mamy za to drut. Dobra, zejdziemy piętro niżej. Z drugiej strony przydałoby się to naprawić. Z tej racji, że tutaj tak jak widać, no te naprawione windy po drodze na niewiele się zdały, ponieważ wszystkie były uszkodzone. Zobaczymy. O, my się już widzieliśmy. No to teraz, kolego, rachciach. Masz też. Oby ta broń się nigdy nie psuła. I będzie dobrze. Co miałeś? Krew. Co ja z tej krwi zrobię? Okej, wchodzimy tutaj. Dobra. My nie. Tak, my tu pogadamy później, jak będę miał coś lepszego niż rurkę. No i pięknie tak. Apteczka. Okej. No dobra. Myślę, że przy tych bezpiecznikach pożegnamy się ponownie. Chciałbym, żeby te odcinki trwały maksymalnie 20 minut, ponieważ zauważyłem, że wtedy najchętniej oglądacie je w całości, a na tym też by mi zależało, ponieważ tu każde piętro jest istotne, tak jak widać. No i też to, co mogliśmy zauważyć, że z każdym kolejnym piętrem ta gra się będzie wydłużała. Teraz udało nam się przejść ich zaledwie 10, ale myślę, że jak będziemy gdzieś przy 40 piętrze, to może się okazać, że na odcinek przyjdzie nam przejść tylko 5 pięter. Choć jak to będzie wyglądało, zobaczymy w przyszłości, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej!